Cześć, witajcie. Dzisiaj po tych ostatnich strzelankach mamy taką grę Crash Roller. Gra, myślę, że bardziej pozytywna w stosunku do tych ostatnich z 81 roku, wyprodukowana przez firmę Kural Samno Electronic. Nie wiem, czy to się dobrze w ten sposób czyta, no ale tak mam tutaj napisane. Gra podobna w swojej ideologii troszeczkę do, no właśnie, do jakiej innej rozgrywki. Do Pac-Mana. Pac-Mania. Podobna koncepcja z małymi jakimiś tam zmianami, ale generalnie bardzo zbliżona, bardzo podobna. Ponieważ no, Pac-Man cieszył się dużym powodzeniem, więc prawdopodobnie firma poszła w ślad właśnie za tą produkcją i zrobiła coś podobnego, aczkolwiek odrobinę innego. Prosta grafika, pewnie efekty dźwiękowe, jak się domyślam, też nie rzucające na kolana. No cóż, zachęcam w takim razie do pozostania i grania razem. Wrzucamy sobie 3 żetoniki, 3 kredyciki i rozpoczynamy rozgrywkę. O, muzyczka już się nam tutaj... Czyli my jesteśmy tym czymś. Nie wiem, czy to jest myszka, nie myszka. Czekajcie, a co tu trzeba zrobić? Bo ja nawet nie wiem. Chyba musimy, z tego co się domyślam, zaliczyć wszystkie korytarze, żeby one się nam przemalowały w ten sposób tutaj. Tak przypuszczam. Jakiegoś strzelania, niczego takiego nie ma. O! Długa ta muzyczka na początku. Czekajcie. Tu są jakieś stworki, które... Co ja mogę z tymi stworkami zrobić? Bo strzelać tu nie mogę. Żadnym przyciskiem, tak w międzyczasie próbuję sobie. Ojejku. Nie wiem, ale chyba mam wrażenie, słuchajcie, że tutaj dosyć z dużym opóźnieniem działa mi pad. Bo w momencie, kiedy ja podejmę jakąś tam akcję, to po prostu trzeba chwilę odczekać, za czym się cokolwiek zadzieje. No. Szkoda, że nie ma właśnie jakiegoś strzelania czy czegoś. Zawsze od tego samego momentu. A to co? To jest jakiś... O. O! Koniec gry. A coż to takie piszczenie? No dobrze. Piszczeniem. Aha, czyli ja to przestawiłem. A. Czekajcie, to trzeba obczaić. Tu są dwie takie zapory i te zapory chyba coś powodują, tylko nie wiem jeszcze dokładnie co. No bo patrz, jeżeli ja w to sobie wejdę... A, idzie. Źle. Gonią mnie, gonią. Patrzcie, przechodzę przez to, a one dalej gonią mnie. O co, come on. Myślałem, że jak przez to przejdę, to już mnie przestaną gonić. A... Bo teraz jak przyszedłem, to coś się stało. Oni po prostu się, te stwory wróciły do tego bazowego swojego miejsca. Myślałem, że może to coś powoduje. O, przesunąłem. Patrzcie, widzieliście? Czyli to, co się... znowuż. Czyli to, co się oznacza, tylko nie bardzo jeszcze wiem, o co tu chodzi. Dobra, zacznijmy sobie. Czyli muszę wjechać w tą część
O, z tej strony muszę wjechać w to coś i wtedy przestawiam to. O, patrzcie, widzicie? A! No, gra taka troszeczkę jest stresująca, bym powiedział. Oj. Bo dosyć szybko wszystko się tu dzieje. Nie bardzo wiadomo, co z tym, o, znowuż to piszczenie, które mnie niestety mocno irytuje. Czekajcie. Gdzie wpisałem się? Patrzcie. To przesuwam sobie, nie? Ale tylko mogę przesunąć do pewnego momentu. I teraz patrzcie, no ten stwór mnie goni. Czy ja mu zdołam umknąć? Bo on mnie goni chyba z taką samą szybkością, czy z inną. Oj, nie w tą stronę chciałem. Dosyć dużo rzeczy jest, bo chyba sześć aż. No, gra prosta, ale powiem wam, że chyba trudniejsza od tego Pac-Mana sztandarowego. No ja tych kotów nie mogę wypuścić tutaj w żaden sposób, patrzcie. O! O. Nie ma żadnego strzelania do tych stworów. Tych dziwnych rzeczy, które są tutaj poukryte, ukrywane, jakiś kot, jakieś coś, też nie mogę nic z tym zrobić. No nie wiem, dlaczego to tak się dzieje. O, teraz patrzcie, przestawiłem coś. I tak jakby te stwory mnie się bały, czy nie? Nie wiem. Aj. Już niewiele zostało do skończenia tej planszy chyba. Może się uda skończyć. O, źle. Oj, nie. I znowuż to piszczenie. Masakra z tym piszczeniem, słuchajcie, nawet nie wiem, czym to zatwierdzić. Ojejku, no dobrze. Niech będzie gal. O, nie ma żadnego niczego, dobra. Jeszcze trzy żetoniki wrzucimy. Oj, ciężka gra, powiem wam. Wydaje się prosta, wydaje się taka, no nawet dziecinnie prosta, ale wcale taka nie jest. Zaręczam wam. Dosyć przebiegłe są te stwory, bo one mnie tak gonią w sposób nie chaotyczny, tylko no, widzicie. Wystarczy, że są nawet dwa i wystarczy, że mnie jeden zaatakuje z przodu, drugi z tyłu. No i dziękujemy państwu, tak? O, nie za daleko pojechałem. O, nie udało mi się skręcić prawo, no i niestety się nadziałem na niego. Może teraz się poszczęści. Oj, dobrze. Dobra. Obtoczmy sobie na początku tą ramkę, może jeżeli by się udało, oczywiście. Widzicie? On mnie goni w perfidny sposób, widzicie? No i zachodzą mnie. Jeden mnie zajdzie z jednej strony, drugi z drugiej strony, nie dziękujemy. Nic nie jestem w stanie zrobić. Żeby te stwory się troszeczkę wolniej przemieszczały, no to by było... patrzcie, już mnie gonią. I teraz wystarczy, że drugi mi drogę zabiegnie.
A, już trzy są nawet. A. No niestety, chciałem co innego zrobić i za słabo, znaczy za późno. O, ajajajaj. Dobra. Tędy i teraz w górę. I teraz tutaj musimy. No patrzcie, przeszedłem wszystko. I co dalej trzeba zrobić? A, muszę jeszcze zjeść chyba. Aj! Muszę zjeść te łapki, które są te kropki, ciapki w górnej części. Nie wiem, czy widzicie. No dobra. Aj, goni mnie, skurczybyk goni mnie. Ojejku, no nie! Ostatnie życie. Oj, dobra. Jeszcze raz lecimy, nie będę się wpisywał. Ciężka gra jest. Powiem wam, że jest ciężka, kurczę, bo nie dość, że musimy obtoczyć we wszystkich alejkach to coś, czyli pomalować te wszystkie ścieżki, to jeszcze na dodatek, no niestety, potem jeszcze te łapki pozbierać, które się tam nam gdzieś pojawiają. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Aj. Mogłem do góry pójść. No nie, 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 nie. Tego... Aj, widzicie? No chyba nie uda się tym razem wszystkiego tutaj pozbierać. Aj. Uciekamy od tych stworów. No ale co ja mogę pouciekać dużo, skoro one mnie gonią? Patrzcie. Aj! Chciałem w dół, źle tutaj joystickiem się. Może się uda, słuchajcie. Ale tych ciapek coraz więcej się pojawia. Do... No nie wiem, czy to ma... O, widzicie? Za późno po prostu, tak jak gdyby... No nie. Ostatnie życie zostało. No, zobaczymy. Aj. No niestety. Ostatni kredyt. Ale już troszeczkę zaliczyłem tych, także może ukończę tą planszę. Jest szansa jakaś. Nie wiem, czy duża, ale jakaś tam jest. Jakaś szansa jest.
Oj. Dorwał mnie. Oj nie, nie w tą stronę chciałem. No i teraz co ja mam zrobić? Uciekam. No patrzcie, wszystko niby... Oj nie! Jeszcze tylko jedno miejsce zostało, które muszę pomalować. Och. I może będzie kolejna plansza, zobaczymy. Jest kolejna plansza. Uff! Wymagało to ode mnie naprawdę nieziemskiego poświęcenia. Mam nadzieję, że się, że tak powiem, odpowiednio zrewanżujecie w komentarzach i w łapkach. W górę oczywiście, w górę. Oj nie. Och. No to tą planszę, żeby przejść, to chyba nie będzie takie to proste. No ale może. Oj nie. To nie był dobry ruch. No i niestety koniec. I piszczący dźwięk. No i co ja mam teraz zrobić? Jak to piszczy? Niczym nie da się tego, słuchajcie. Gel. No i widzicie, piszczy. Dobrze. Dzięki w takim razie. Nie da się niestety nic z tym zrobić, dopóki nie rozpocznę chyba nowej gry. No właśnie. Żeby nie było coś słychać. Dzięki w takim razie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I zapraszam do kolejnej rozgrywki w dniu... No w dniu jutrzejszym. Trzymajcie się. Cześć.